Tydzień Kultury Beskidzkiej to wydarzenie, które co roku przyciąga do Wisły zespoły folklorystyczne z całego świata. W tym roku w TKB bierze udział 11 ekip z różnych zakątków. Prezentują swoją kulturę, muzykę, tańce i stroje. Tydzień Kultury Beskidzkiej rozpoczął się wczoraj, 28 lipca, barwnym korowodem. Na placu Hofa prezentowały się wszystkie zespoły, które wystąpią w tym roku na scenie Wiślańskiego Amfiteatru. Placu Hofa impreza przeniosła się do amfiteatru imienia Stanisława Hadyny. Licznie zgromadzoną publiczność przy dźwiękach trąbit i góralskiego śpiewu przywitał burmistrz Wisły Tomasz Bujok. Tydzień Kultury to takie kluczowe, sztandarowe wydarzenie, które odbywa się w Wiśle. Przez 9 dni świętujemy, bawimy się, poznajemy różnego rodzaju tradycje, folklor różnych zakątków, nie tylko kraju, Europy, ale też tych najdalszych zakątków świata. No i właśnie chyba te najdalsze zakątki świata, te egzotyczne, tak bardzo przyciągają. No rzeczywiście, bo to nie na co dzień możliwość spotkania się z Japonią, z Indonezją, pokazanie tego folkloru, tej tradycji. Jest to coś dla nas nowego, ciekawego. Często spotykamy się z tym ewentualnie w telewizji, ale na żywo mało kiedy mamy taką możliwość. To wszystko jest możliwe właśnie na estradach Tygodnia Kultury Beskidzkiej. No ale to też jest taka doskonała okazja, żeby te nasze zespoły, te rodzime się tutaj zaprezentowały i pokazały też szerszej publiczności. Nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, żeby naszych beskidzkich, ale też nie tylko beskidzkich zespołów, tutaj krajowych przede wszystkim nie było, no bo to przecież my mamy czym się pochwalić. My mamy żywy folklor, mamy ciekawy, kolorowy w ten folklor, także naprawdę i to wcale nie jest tak, że ludzie przychodzą tylko na te egzotyczne zespoły, bo naprawdę wiele zespołów właśnie tutaj scala taką pokaźną publikę na amfiteatrze i to tak naprawdę chyba jest bez znaczenia, czy egzotyka, czy tutaj rodzimy folklor, bo naprawdę jest również ciekawy. Pierwszego dnia TKB zaprezentowały się głównie rodzime zespoły z Wisły, Żywca, Mietniowa, Wilamowic, ale także nie zabrakło zespołu bardziej egzotycznego, a mianowicie z Indonezji. W tym roku na przykład Indonezja, Japonia, no i tu bardziej już europejskie, Turcji, Serbia, Macedonia, Włochy, no także jest w czym wybierać, dla każdego coś dobrego, ale myślę, że każdy zespół warto zobaczyć i porównywać, zobaczyć ulubiony, obejrzeć jeszcze raz. Tydzień Kultury Beskidzkiej to również koncerty polskich i zagranicznych kapel oraz grup śpiewaczych, które będą miały miejsce codziennie o godzinie 11 na placu Hofa. TKB zakończy się w niedzielę 5 sierpnia. Wszystkich gorąco zapraszamy do Wisły przez cały ten tydzień, który 9 dni liczy, niestandardowo, ale popołudniami, wieczorami i nocami będzie się działo i każdy dla siebie znajdzie coś ciekawego i pewno zadowolony i uszczęśliwiony z Wisły wyjedzie albo będzie wracał do niej szczęśliwie. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego XPL Marta Szymik.